postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2024 roku za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Jan Furtok. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej order przekaże na ręce żony zmarłego pan Marek Wójcik, wojewoda śląski. Dzisiaj stajemy tutaj przy trumnie człowieka nam tak dobrze znanego. Człowieka, z którym wielu z nas tak wiele łączyło. Człowieka, męża, ojca, dziadka, znanego piłkarza. Zwyczajnie zajęci jesteśmy na co dzień swoimi obowiązkami, pracą, za chwilę treningiem, szkołą. Nie staramy się tak do końca myśleć o tym fenomenie śmierci, który jest wpisany w nasze życie. Nic nie dzieje się bez woli Bożej. To On dał mi łaskę zaistnienia w mojej rodzinie, tej z krwi. Pozwolił mi rozwinąć talenty, które drzemały we mnie, a które pozwoliły mi zrealizować upragnione marzenia dzieciństwa. By być dobrym, nawet bardzo dobrym piłkarzem, nie tylko w ukochanym klubie GKS Katowice, w reprezentacji Polski, ale również w niemieckiej Bundeslidze, w klubach Hamburger SV i Eintracht Frankfurt. Moje sukcesy sportowe zawdzięczam w dużej mierze moim najbliższym, mojej kochanej żonie Ani, z którą przeżyłem w związku małżeńskim 41 lat. Dzieciom, które były inspiracją do jeszcze większej pracy, kibicom, których doping pozwolił mi piąć się po szczeblach sportowej kariery. Serce ściska, tym bardziej, że znało się człowieka, który od nas odszedł. Próbowałem przygotować trochę słów przelanych na papier, żeby to odczytać, ale myślę, że Jasiu na pewno wolałby takie słowa prosto od serca. On nigdy nie lubił pompatyczności. On był po prostu takim śląskim, skromnym synkiem. Kiedy zająłem się życiem społecznym, to jedną z pierwszych osób, która na tej drodze stanęła, był Jan Furtok. Z pytaniem grosz w bala. To był człowiek, który walczył o ten klub w najgorszych jego czasach. Dawał autorytet swój, dawał swoją wiedzę i dawał swoją pracę. Człowiek godny do naśladowania. I myślę, że mu się to wszystko udało. Udało mu się. Wierzę i zresztą to widzę, że GKS Katowice czerpie z tej nauki, gra w ekstraklasie, idzie mu całkiem dobrze. To też jest zasługa Jana Furtoka. To też jest zasługa ikony GKS-u Katowice. Mongolskie przysłowie mówi: zwycięzca ma wielu przyjaciół. Zwyciężony ma dobrych przyjaciół, wiernych przyjaciół. Moja kochana rodzino, moi drodzy przyjaciele, wszyscy ze mną związani, kibice, dziękuję Wam za wierną przyjaźń do końca, to jest do 26 listopada 2024 roku. Bo to dzień, w którym Bóg zakończył moją karierę tu na ziemi, a pozwolił otworzyć oczy na życie wieczne i stanąć do gry na niebiańskiej murawie. Do zobaczenia na stadionach wieczności.